Z łaski Chrystusowej, bracia i siostry. Ewangelia świętego Jana, 20 rozdział. 20 rozdział Ewangelia świętego Jana, 24 werset. Ewangelia świętego Jana. A Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nim, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu tedy inni uczniowie: widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł: jeśli nie ujrzę na rękach Jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w moje gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie Jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich i rzekł: pokój wam. Potem rzekł do Tomasza: daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus: że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Amen. Tomasz, jeden z 12, bardzo dobry brat, ale niestety nie znajdował się tam, gdzie byli zebrani wszyscy bracia w pierwszą niedzielę wieczorem, w którą został zmartwychwstały Jezus Chrystus, tam, gdzie dwóch wracali z Emausu, i spotkał ich Pan i objawił zmartwychwstanie swoje, i tam znaleźli się wszyscy razem. Wielu widziało Jezusa i uwierzyło w zmartwychwstanie Jego. Wielu nie widziało jeszcze Go i nie uwierzyli w zmartwychwstanie Jego. Jak człowiek nie uwierzy w zmartwychwstanie Jego, Jezusa Chrystusa, wtedy nie może stać się wielka zmiana. Bo dzisiaj będziemy mówić i zobaczymy poprzez Słowo Boże zmiany, które czyni sam Chrystus w naszym życiu. I pierwsza zmiana jest poprzez wiarę w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Nazywa się na nowo narodzenie. I to jest początek wszystkich rzeczy. I jak rozmawiali, jedni wierzyli, drudzy nie wierzyli. Znienacka Jezus znalazł się między nimi. Oni zostali pobudzeni i wielu z nich powiedzieli, że to jest zjawa, a nasz Pan Jezus Chrystus objawił na podstawie swoje zmartwychwstanie, bo powiedział im: zobaczcie, zjawa nie ma ciała ani kości, tak jak mnie widzicie, że mam, bo miał zmartwychwstałe ciało bez krwi, bez życia, ale zmartwychwstałe, żywe. Zobaczcie na moje ręce zranione, zobaczcie na moje boki zranione i uwierzcie, że ja jestem. Uwierzyli, wychwalili. I od tego momentu zaczyna się słowo Pana, dzieło Pana dla wielkiej zmiany. I jak zjadł naprzeciwko ich, bo dali mu trochę rybę położoną na ogniu i chleb, wtedy otworzył im serce, aby zważali na serce, bo jak Pan nie otworzy serca, człowiek nie może zwrócić uwagi swojej na Słowo Boże. I w ciągu dalszym otworzył też umysł, aby zrozumieli pisma, aby obecność zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa i Słowo Boże, które było głoszone poprzez Jezusa Chrystusa i poprzez Ducha Świętego, dał wielką zmianę, nie tylko
na nowonarodzenia uczniom, którzy znajdowali się tamtego wieczoru, ale dał też wielką zmianę, aby byli dziećmi Bożymi, dziedzicami Bożymi, współdziedzicami Jezusa Chrystusa z pełnym poznaniem i objawieniem wszystkich, których nasz Pan uczył i objawiał im. I tam zakończyła się pierwsze nawiedziny Jezusa Chrystusa i objawienie. Ale jednak między nimi nie było jednego. Tomasza nie było. I Pan nie powiedział, że nie liczy się z nim. Nie interesuje mnie. I szczególnie, jak uczniowie poszli blisko Niego i powiedzieli Mu, że widzieliśmy Jezusa zmartwychwstałego. Zmartwychwstał. I Tomasz, można powiedzieć, usprawiedliwieniem, bo jest na nowo narodzony z ciała, cielesnym człowiekiem, nie mógł zrozumieć duchownych rzeczy, bo jest napisane, że duchowne rzeczy duchownym ludziom się objawia i można je wytłumaczyć. I w taki sposób jest logiczne, że nie może przyjąć i uwierzyć i zrozumieć co do zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. I tak samo inni uczniowie nie mogli zrozumieć, aż Go zobaczyli naprzeciwko siebie. I w taki sposób nie z przekonaniem, ani z niewiarą nie przyjmowali zmartwychwstania Jezusa Chrystusa Tomasz, ale ze słabością, zupełną słabością, ale i szczerością. Trwał, jak nie zobaczę i nie włożę ręki na jego znaku gwoździ i nie włożę palca mojego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę. I to jest sprawiedliwe i jest poważną rzeczą, abyśmy go zrozumieli, bo w takim stopniu byliśmy i w takim stopniu byli inni, którym mówimy, nie jest możliwe, aby człowiek zbawił, bo by nie było potrzebne, aby zszedł Chrystus. Jest pewność, że Chrystus zbawia. Tylko Chrystus zbawia. I najważniejszą rzeczą jest, i być może, którą musimy zrozumieć my, jest, że tego, jak go nazywają niewierny Tomasz, nasz Pan Jezus Chrystus nie lekceważy w ogóle. Rozumie słabość jego, rozumie słowa niewiary jego i myśli, co musi zrobić, bo jest pożyteczny w dziele Bożym. Jest on z 12 i w dodatku z tych 11. Jest bardzo pożyteczny. Z Jezusem Chrystusem był 3,5 roku. Widział wiele rzeczy, wielkie rzeczy. Słyszał słowa Boże. Poznał, że będzie złapany, umrze, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Powiedzieli mu uczniowie, co do przemiany Jezusa Chrystusa. Wie bardzo dobrze, że słowa ludzkie nie mają wyniku. Nie zbawiają, nie zmieniają życia człowieka i dlatego oczekuje 7 dni jeszcze, aby zostało objawione w następną niedzielę i aby im objawił, że co niedzielę będą współuczestniczyć w łamaniu chleba, co niedzielę, co Kiriaki będą przybliżać się do Jezusa
i będzie się przybliżał do nich Jezus. I w taki sposób w niedzielę po południu, jak byli wszyscy zebrani i były zamknięte drzwi, znajduje się naprzeciwko nich Jezus zmartwychwstały. Drugi pokaz Pana. I to było zupełnie dla Tomasza. I tyczy się zupełnie do Tomasza. Mówiąc, daj tu palec swój, Tomaszu. I oglądaj ręce moje. I daj tu rękę swoją i włóż w bok mój. I od teraz nie bądź bez wiary, lecz wierz. Od teraz nie bądź wiary, lecz wierz. Teraz jak ci się objawił Jezus Chrystus, jak ci przemówił, jak ci się objawił, pokazał ci zmartwychwstanie Jego, objawił ci zmartwychwstanie Jego. Od teraz możesz, Tomaszu, nie być niewierny bez wiary, ale możesz być z wiarą, bo wiara jest darem Bożym, bo wiara jest dziełem Bożym. Bo człowiek nie może uwierzyć, jak Bóg nie wypełni jego serce podstawową cechą wiary, przez łaskę zmartwychwsta i jest na nowo narodzany człowiek. I Tomasz zawołał, pełny w sercu wiarą: mój Pan mój i Bóg mój. I to jest wyznanie wiary człowieka, którego nawiedza Jezus Chrystus. I to jest początek nowego życia, która ma cechę przykazanie Boże. Od tego momentu nie bądź bez wiary, lecz wierz. Teraz możesz, nie jesteś w słabości, teraz możesz być bez wiary, ale będziesz z wiarą. Dlatego staraj się, troszcz się, aby twoja wiara była żywa, bo wiara, którą przyjąłeś, zbawiająca wiara, która uczy wszystkim ludziom, ale uczy tylko nas, ćwiczy tylko nas i możemy być wyćwiczeni i uczeni poprzez łaskę Bożą i Jezusa Chrystusa. I możemy żyć sprawiedliwie, pobożnie, mądrze w tym wieku, oczekując naszą nadzieję błogosławioną, porwanie Kościoła i żyjąc nowe życie w ciele Chrystusowym, członki ciała Chrystusowego. Możesz, Tomaszu, tylko teraz możesz. Tylko teraz możemy być uczeni poprzez wiarę, poprzez łaskę Chrystusową. Możemy być uczeni poprzez łaskę Chrystusową, poprzez wiarę, aby nasza wiara była żywa, bo będzie miał człowiek uczynki wiary. I pierwszym uczynkiem wiary, która pokazuje, udowadnia zbawienie człowieka poprzez na nowo narodzenie z łaski, poprzez wiarę, jest chrzest w wodzie. I to jest pierwszy uczynek wiary, który pobudza wiarę i nie zostawia, aby była nieczynna. Bo wiara bez uczynków jest martwa. I kiedy jest pobudzona nasza wiara w naszym życiu, i jest pokazane wobec wszelkiej mocy, że wiara twoja jest żywa, czyli i zbawienie twoje jest prawdziwe,
staje się poprzez tajemnicę chrztu, gdzie to nie jest jedna kąpiel albo zanurzenie takie zwykłe w wodzie w kościele, ale to jest wartościowe uwielbienie, dzieło wiary z udowodnieniem, o której Bóg poprzez swoje słowo objawia nam i otwiera nam umysł, dlatego żeśmy się na nowo narodzili, że poprzez tą procedurę, poprzez to uwielbienie, poprzez ten żywy chrzest, człowiek, dlatego że uwierzył, że Jezus Chrystus jest zmartwychwstały, wyznaje wobec wszelkiej mocy ziemskiej, podziemskiej i nadziemskiej, że Jezus Chrystus jest Panem Panów i Królem Królów. I wtedy, stając się podobny do śmierci i staje się podobny do zmartwychwstania Chrystusowego poprzez chrzest, bo przyjmuje udział w obrzezaniu niecielesnym, pozbędzie się cielesnego brudu, pozbędzie się brudu cielesnego grzechu i nikt nie będzie mógł go znaleźć, tych grzechów, które i wtedy Wszechmogący Bóg przyodzieje go, bo jest napisane, że kto będzie ochrzczony w Jezusie Chrystusie, będzie przyodziany Jezusem Chrystusem, przyodzieje go Chrystusem. I teraz człowiek z napisanym imieniem w Księdze Żywota będzie mógł żyć z przykazaniem Pana. Nie bądź bez wiary, lecz wierz. Bo Bóg, jak nas na nowo narodził z łaski poprzez wiarę, wyznaczył dla każdego z nas osobna dzieła dobre, abyśmy chodzili według tych dzieł, wyznaczone dla każdego z osobna przed założeniem świata. Dlatego Jezus Chrystus mówi, Słowo Boże mówi, ja teraz będę Ci dawał mądrość, rozumiesz? Ja będę Cię uczył drogi, po której musisz chodzić, abyś wypełniał dzieła dobre, które przygotowałem przed założeniem świata dla Ciebie. Nie możesz robić, co chcesz i chodzić, gdzie chcesz. I jak będzie Ci potrzebna dorada, ja Ci będę doradzał. I dlatego, że Twoje życie będzie w wojennej sytuacji, bo przez cały czas diabeł będzie krążył wobec Ciebie z podstępstwami, z próbami, ja będę Twoją ochroną. Ty tylko nie bądź bez wiary, ale wierz. Jak chodzisz z mocą wiary, którą ja Ci daję, wtedy Twoje życie będzie szło od błogosławieństwa do błogosławieństwa, od chwały do chwały, bo jest napisane, że sprawiedliwy będzie żył z wiary swojej. Sprawiedliwy, usprawiedliwiony poprzez krew Chrystusową, poprzez wiarę, ochrzczony w wodzie w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. Dziecko Boże, nowy człowiek, on będzie chodził poprzez wiarę. Jak jest sprawiedliwy, będzie żył poprzez wiarę. I Tomasz, bracia i siostry, zrozumiał i uczniowie zrozumieli, ale nie zakończyło się na tym. Teraz tu się zaczyna nowe rzeczy. Nowa zmiana. Nową zmianę uczyni Pan uczniom. Potrzebna zmiana, aby mieli dobry koniec, bo jak kobiety
weszły do grobu, aby zobaczyć ciało Chrystusowe. Wtedy tam był anioł, który powiedział im, jak ich zobaczył, że się bali: nie bójcie się, wy, bo prosicie, szukacie Jezusa Nazarejskiego, nie ma go tutaj, zmartwychwstał, ale, i zważmy na to, bracia i siostry, ale idźcie i powiedzcie do uczni Jego i do Piotra, że on pójdzie do Galilei wcześniej od was i tam będzie oczekiwał na was. I zobaczycie go tam, tak jak wam wcześniej to powiedział. I teraz nowe przykazanie, nowa zmiana. Nie poszli od razu, bo musiało się zakończyć zbawienie Tomasza. I spóźnił się Jezus z pójściem do Galilei przed uczniami, aby została stworzona nowa zmiana. I spóźnili się uczniowie, aby poszli do Galilei. Widzicie, że Jezus Chrystus, który nas uczy, że mamy potrzebę cierpliwości, abyśmy wykonywali Jego wolę, On pokazuje cierpliwość dla nas pierwszy. I dlatego nie spóźnia się Pan, aby przyszedł i aby porwał swój Kościół. Tak jak niektórzy liczą się ze spóźnieniem, ale pokazuje cierpliwość nam, każdemu z nas, którzy jesteśmy dzisiaj tutaj. Pokazywał cierpliwość Tomaszowi, pokazywał cierpliwość dla nas, abyśmy doszli wszyscy do upamiętania, aby przygotował wszystkich nas Pan dla tamtego dnia, abyśmy, jak chcemy tego, jak pragniemy to, jak oczekujemy i jak chodzimy według wiary, abyśmy byli gotowi do porwania Kościoła. Amen.